Witam Was na kanale Hodowla Papug. Czekajcie, dzisiejszy odcinek będzie taki specjal. Nagrywał to drugi raz, niestety Wam nie gra. Nie nagrał tego co w tamtym. Czekajcie, w tamtym nagraniu. Ale co, no, specjal jest taki, że tu przeszedłem tą parkę. Miejmy nadzieję, tu jest ta samiczka, tam jest ten mój samczyk. A tu słyszycie obok jeszcze to coś. I tu wam pokażę co ja tu mam. Chodź na tak. Kofcia. I co, idziemy więc tu. Myślicie, co to tu może być? Żeby nie było, tu jest COVID. Nie robię cięcia. Czekajcie. A tu jest druga papuszka. Lecz taka sama. Tylko zastanawiam się, czy dalej jest samiec. Ja go nie kupiłem jeszcze, bo jeszcze za niego nie zapłaciłem. Mam go, tak jakby to wam powiedzieć, na wypożyczeniu. Będę bardzo się musiał dopytać, czy to jest samiec, czy samica. Bardzo bym chciał, żeby samica. Ale ten jego dziób jest strasznie wielki. Oby jej, oby jej. Puścimy tego szatana tam. Ciekawe, ty malutki przy nim jesteś. Mistrzu. Co to taki mały? Urośli. Tu mamy budkę. Gdyby to była ten, to ja zamontuję ją. To miała być, wiecie, para. Żeby zobaczyć co i jak to będzie się działo. Czekajcie, czekajcie. To mam jeść, pić. Czekajcie, bo chcę. Chyba muszę zmieścić. Teraz jest za bardzo. Kurczaczki. Coś tam widzicie, o. COVID wylatuje. Ja chcę zapoznać. COVID jest mniejszy to. Tamty też chyba będzie samiec. COVID ma inny brzuch. Tamto ma taki błękitny. A on ma taki. Taki no co nie błękitny. On ma taki kruciany. Cześć, bo światło jest. Zobaczymy co tu będzie, co tu będzie. Chyba, że bardzo bym chciał, żeby to była baja, bardzo. Wiecie, możliwe, że COVID to jest taka. On nie jest oryginałem białogłowej. Więc może przez to jest też taki mniejszy. Nie wiem. One dzisiaj widzę, że są śpiące. Ja nie wiem, czy rano tu nie przyjdę po prostu i zobaczę, co się będzie działo.
widzicie jaki obydwa? Tu? No podobne mają te brzuchy. Dobra, i tak mają podobne. Ale jednak inne. Może mi się to jeszcze wybawi. Bo ja mam tu takie. Widzicie, ma tu takie koło lic białe. Czego ona nie ma. Kobieto, jesteś kurczę wyjątkowy. No, co ja ci powiem? Ja tu sobie do nich wejdę. Kobiet tu w tej klatce nigdy nie był. Co kowciu? Co? Samiec. Niestety, ale to będzie chyba samiec. Tyle się szukało i się w końcu znalazło i co z tego. Sorry, że taka jakość, ale... Ale z telefonu nagrywam i... Chyba, że tak mam poczuć. Ale nie, to tak, to jest chyba jeszcze coś. Wstępnie było dobrze, było światło. Widzicie, drze się tamten, to... To źle, to dobrze o nim nie świadczy. Chyba, że ty kobiety jesteś baba. Kobiet, kim ty kurwa jesteś? Jeżeli by się tam... O, widzicie co tam ten robi? To jest samiec. I tu już się zaczyna najeżdżać. Widzicie co kobiet robi, no? Taki wam. Nagrałem specjalik. Powiem wam, że jeżeli to była para, no to byłoby cudownie. Patrzcie, one są wręcz identyczne. Teraz widzę, że te brzuchy mają inne, ale... Przecież tak to... Nie powiedziałbym. Chyba jeden do jeden. A powiem, że jemu się wybawi, bo on tak widzę, że tamten ma takie jak kobietu. Tylko powiem wam, że... Chyba, że samica tak ma, nie wiem. Powiem wam, że tamten... To dobrze byłoby, jakby to była samica, bo jest od niego o rok starsza, niecały.
No, niecały, cały chyba nawet, bo on jest z 2020 jakoś, z maja, a ona jest z 2019 sierpnia chyba. Jakoś tak. Ale co, wobec tego chciałem odnieść temu panu i co, i podziękować. Bardzo ładny. O, nie powiecie, że nie, ale... To jest ten... Dzisiaj on nie ma tych, nie ma tych tulic. A COVID tu ma. Ale jak się przypatrzycie... Teraz nie widać. To on tu coś takiego miał. Więc COVID-owi może też się to tak wybawi. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, co to z nimi będzie. On, ja mam numer do tamtego pana, COVID u mnie został. One tu zostały sobie z 2 dni może. Zobaczyć co i jak. No i co, no i tyle. Dam im budkę. Może akurat coś będzie. Co, no w tym odcinku to na dole napiszcie, co wy sądzicie, czy to samiec, czy samica. Taki dzióbek ma. COVID. No. Ja myślę, że to jest niestety samiec. I napiszcie mi, czy COVID to może być. Słyszeliście, jak się obydwa gwizdają? COVID-a to słyszeliście. Nawet jak nie w tym odcinku, to już kiedyś. O, tu jeszcze takie ostatnie ujęcie. Jak nie dziś, to kiedyś go słyszeliście. Na pewno. No i co? No i tyle. Zostawcie łapkę, suba, jak się spodobało. Komentarz i do następnego. Siemka.